Zapraszam Was do oglądania drugiego odcinka z gry The Forest. Ja jestem Łuki i zanim będziemy kontynuować ten odcinek, to muszę Wam powiedzieć, że przez ostatnie kilka dni, niestety, ale katar mnie złapał i nie byłem w stanie przysiąść do gierki i ponagrywać, ale też stała się taka dość niemiła sytuacja, ponieważ miałem nagrane 1,5-godzinny materiał na drugi odcinek z The Foresta. Ale przez moją nieuwagę materiał właśnie skasowałem, cały folder poszedł do kosza i kosz został opróżniony. No i niestety, ale przepadło. Dlatego mam wam dużo do opowiedzenia. Mianowicie to, że w ekwipunku dużo się pozmieniało. Mam kilka rzeczy, których nie miałem w pierwszym odcinku. Tak mniej więcej możecie zobaczyć, co mam pozbierane, bo w niektórych jaskiniach już byłem. Jeśli chodzi o bazę, to też się trochę tutaj pozmieniała. Stworzyłem sobie bazę i troszeczkę budowania tutaj było. Mianowicie miałem problem z tym jeżem obronnym, bo tutaj było ponad 100 sztuk kłód do wybudowania, ale jakoś dałem sobie z tym projektem radę. Tak samo to ten obóz troszeczkę przyniosłem sobie już na piętro, gdy powstał właśnie ten domek. Nie miałem innego pomysłu na strukturę, dlatego zrobiłem tak, jak sobie wyobrażałem. Miała być ona trochę większa, ale nie miałem brane pod uwagę to, że właśnie ta platforma tutaj będzie na tej platformie wybudowana, a to tylko zostało zrobione po to, aby tutaj wszystko było bezpieczne, bo ten jeż obronny będzie ładnie bronił tą strukturę przed kanibalami, a jedynie to mogło zniszczyć mi te schody i tą wieżę, i właśnie ten most też tutaj padnie, a ta struktura będzie tutaj stała. Ogólnie to myślę sobie na tym, aby zrobić sobie tutaj jakieś zejście w dół, ale żeby po prostu mieć inne wejście, nie tylko stąd. W środku sobie umeblowałem w ten sposób, czyli ognisko, szafki, łóżko sobie tutaj zbudowałem, bo upolowałem sobie króliki. No i tutaj też mam ogródek, który będzie stworzony, jedzonko, półka dla materiałów wybuchowych, ławeczka i też stojak na bronię mam ogarnięte tutaj. A tutaj mam wyjście na górę. To też nie było planowane, ale zrobiłem to dlatego, aby mieć tutaj widok z góry. Już trochę za późno, ale jakbym się troszeczkę szybciej zorientował, to bym. A może? Patrzcie, jak pięknie. Tego się nie spodziewałem, że tak ładnie upoluję królika jeszcze. No proszę bardzo. Bardzo ładnie to zrobiłem. Ogólnie nie mam katany jeszcze, tak właśnie patrzę. Ja sobie ogarnę teraz ekwipunek i z wami razem wyruszę sobie po tą katanę. Budować póki co nie będę, bo mam tutaj ładną strukturę wybudowaną, ale będę myślał nad kontynuacją powiększenia tej struktury i rozszerzenia tego bardziej jeszcze. Mam troszeczkę tutaj jedzonka, dlatego sobie to wszystko powywieszam, aby tutaj miało to ręce i nogi. Dobra, tutaj sobie to zjem i też się napiję, chociaż nie wiem, czy ja tam mam w danym zbiorniku trochę wody. Obawiam się, że mogę nie mieć. Dlatego wypiję sobie z Pepsi, ponieważ Pepsi ja mam akurat dużo i mogę sobie z półki pozabierać parę puszek. Lizardzik się tutaj kręci. Ale jak go i tak pewnie nie upoluje. Dobrze. To wyruszmy może po tą katanę, tylko teraz pytanie, czy ja będę wiedział, w którym kierunku to mniej więcej było. Czy to było tam? Czy to było tam? Tu jest ta plaża, to co ja kojarzę, to powinniśmy iść w tamtym kierunku. Spróbujemy. No to ładnie, mamy tutaj aloes. I kolejny aloes. Bardzo pięknie mnie tutaj to spotyka. Jako cinki te sobie oczywiście pozbieram, jeśli chodzi o
otrutkę dla kanibali, bo otruję sobie strzały i szybciej będę mógł z nimi wygrać. Oczywiście chodzi mi o rasę tą dobrą, co chodzą po wyspie, bo ci agresorzy, no to oni prędzej czy później spotkają się z moim mieczem i moją siłą, dlatego radzę im nie podskakiwać, bo jak podskoczą, no to nie wręczę za siebie. Dobrze. Kolejne kwiatki i Daulo. Super. To ja pomalutku posuwam się w stronę właśnie głównej wioski. Nie głównej wioski, przepraszam. W stronę katany. Teraz nie pamiętam, czy ja tutaj już byłem, czy nie byłem, bo niektóre poliski są otworzone, a niektóre nie są otworzone. Nie wiem, czy tutaj byłem w pierwszym odcinku, czy nie. No to jak ładnie mi podszedł mi ten zajączek pod dzitę moją. Ładnie, ładnie. Ale radzę uważać, bo ja tutaj nie uszczęcam. No i kolejny, kolejny. No udało mu się, bo w krzakach go skupiłem tym razem. Jak tam spotykami? No przydałoby się pozbierać parę sztuk. No patrz. Udało się? Nie. No patrz. A! No patrz, no. No patrz. No ja mam takiego zesa? Trzy razy miałem szansę i go jeszcze nie upolowałem. No kurka jego mać, no. A mogłem go szybciutko upolować. Ogólnie nie wiem, czy wrócimy dzisiaj do bazy. Jakbym w razie w nie wrócił do bazy, to prawdopodobnie rozbiję sobie szybki obóz i się prześpię, bo w nocy nie bardzo bym chciał podróżować. A tak to zwiedzamy sobie wyspę, zobaczymy, co ciekawego tutaj znajdę. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe tutaj jakieś możecie podejść. Ale ja was bić nie będę. Zależy też, jaka to jest rasa kanibali teraz. Tutaj są namioty. Orientację trzeba mieć tutaj w terenie, bo inaczej to będzie ciężko. Po głosie słyszę, że to są właśnie te wariaty, te co biegają na czterech koniczynach. Tak myślałem, ciebie mogę ubić. Ciebie mogę ubić. Po tym tutaj akurat nie będziesz mi psuł relacji z innymi kanibalami, także ciebie nawet sobie tutaj spalę. Przy okazji sobie bombę tutaj skraftowałem, a drugiej nie skraftuję, bo nie mam butelek. O, tutaj jest to święte drzewo, co tutaj kanibale się modlą do tego drzewka. A my doszliśmy teraz. Naprawdę w kółko poszliśmy? Naprawdę w kółko? Ja wiem, co to jest za miejsce. My naprawdę poszliśmy w kółko? Ohoho. Kogo ja tutaj widzę? Nie wiem, czy my poszliśmy w kółko teraz, czy nie. Nie mam pojęcia, bo tutaj nie byłem chyba w tej okolicy. Czy byłem? Byłem chyba w tej okolicy. Garnek i tak dalej. O, butelka. Przynajmniej sobie pozbieram też kolejną butelkę. Do tamtych kanibali raczej zbliżać się nie będę. Abym sobie pozbierał te rzeczy, które są koło tego świętego drzewa, ale czy tacy mi tam normalnie dojść? O, pozbieram sobie jagody, skoro natrafiłem na nie pod drogą. Dziękuję. Dobrze. Chociaż teraz nie wiem, ale ja chyba obszedłem to wszystko w kółko. Co mi się tak to średnio podoba.
O nie, nie pójdę do tego świętego drzewa akurat teraz, bo tam się kręcą się kanibale inni, a mnie chyba nie widzą tak z daleka. No, obszedłem daleko i w kółko to obszedłem. Chyba wiem, w które miejsce już mam iść. A jakbym popsuł im tutaj parę tych posągów? Ciekawe, czy by się zorientowaliby się. No, prawdopodobnie by się zorientowali i jakby widzieli, ale jak nie widzą, to jest szansa, że pominę ich wściekłość. Chociaż wszystkich tutaj nie będę niszczył. Mniej więcej wiem, w którym kierunku teraz mam iść. Ogólnie to bardzo bym chciał teraz dostać się do katany. A jeśli chodzi o kołczank i kołczak to spinaczki, no to bym zrobił w kolejnym odcinku, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Dobra, wiem, gdzie jestem. Muszę odbić w tą stronę. Tak, w tą stronę. I troszeczkę przysprintować, bo się noc zaczyna robić, a noc nie będzie za miła. Okej, doszedłem do takiej jednej tutaj wioski. Wiem też, co to jest za wioska. Bardzo dobrze, że tutaj natrafiłem, bo przynajmniej będę mógł ją też tutaj ją sprawdzić, bo w tym miejscu na przykład mnie nie było. O. Są tutaj kanibale. Być może jest szansa, że mnie nie widzieli. I to nawet dobrze. Bo przy nich nie mogę sprintować. Bo to są właśnie ci kanibale, którzy nie mogą widzieć. O, jeszcze lepiej. Jak mam teraz było to na sobie, to jeszcze lepiej będzie. Ale pada deszcz, nie? Albo i tak, albo i nie. Teraz nie wiem. Jak nie pada deszcz, to będzie fajnie. Bo nie będę zdracony i mój kamuflaż akurat nie zniknie. To jest wioska kanibali, okej. To ja muszę iść jeszcze do przodu. No musiałem troszeczkę obkręcić się wokół mapy, aby po prostu dojść do rzeczy, gdzie ja dokładnie się znajduję. Nie pozbieram wszystkiego, co bym chciał pozbierać. Ale dobra. Nie ma tu nikogo. Okej. Ubrań raczej ja nie chcę. Bo dziękuję. I uciekam stąd. Szmatki to pozbieram. Nie będę tym pogardzał akurat. Dziękuję, dziękuję bardzo. To jest zejście w dół. Chyba pójdziemy sobie w tym kierunku, tak mniej więcej. Bo to jest prawdopodobnie to miejsce. A tak, niektóre posągi ja im tutaj będę niszczył. Tak, i tu właśnie wychodzimy na to miejsce, gdzie tutaj spotkamy sobie teraz katanę. I prawdopodobnie też tutaj będę nocował. I to będę miał tutaj jednorazowy namiocik zrobiony. Bo nie potrzebuję więcej. I pomalutku się na to zapowiada, a może jeszcze nie zapowiada, bo może zdążę wejść do jaskini. Bo ta jaskinia była gdzieś tutaj na dole. Szybko muszę zagęszczać ruchy. Co nie będę musiał niczego zapalać, żadnego światełka ani nic takiego. To gdzieś tutaj było. Nie wiem, czy to było u góry właśnie. Chyba będę musiał. Niestety. Dobrze. Ja tutaj robię szybki śpiwór. Bo zaczynam być ślepy, nie widzę. Także. Jezu, jak coś by mi tu wyskoczyło teraz. Ja bym. No nie, patyki! Najgorzej. O cholercia. Ja piernicze! Proszę, nie róbcie mi tutaj żadnej krzywdy. Panowie, współczesne.
Dobra, może nie będę musiał w ogóle tylko tam budować. Tylko znaleźć tą jaskinię. Sorry, 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 sorki, sorki, sorki. No, już się raczej nie będziemy kłócić. Ja już schodzę w dół, już się pozostawiam w spokoju. No, wystarczyło troszeczkę iść wyżej i ta jaskinia właśnie mnie tutaj napotkała. Super, że tak się właśnie złożyło, a nie inaczej. Bardzo się z tego cieszę. Idziemy po tą katanę. I to właśnie jest kolejna jaskinia, w której mnie nie było. Jestem tutaj pierwszy raz w tej serii. Obrazki tej miękko zabawka. Szmatki. Dobra, idziemy na górę teraz. Tak. Za chwilę do ciebie przyjdę, spróbuję ciebie rozwalić. Zobaczymy, czy mi się uda ciebie tam pokonać. A powinno. Jeszcze teraz nie idź tutaj do mnie. My sobie jeszcze poczekamy troszeczkę. Nie no, ciuchów raczej zabierać nie będę, bo ja wolę mieć krótki rękawek. Znam tą jaskinię bardzo dobrze. To jest droga, która prowadzi aktualnie do katany i do innych fajnych rzeczy. Także kolejna część jest jaskinia zwiedzona. Kolejna część jaskiń na tej mapie. Odnaleziono pasażerów elegancko. Super. Lista się powiększa. Zbieramy sobie itemki. Mogę sobie zjeść. No, mogę tutaj chyba stworzyć więcej teraz bomb. Z tego co widzę. Ogólnie to, co wam teraz wspomnę, to prawdopodobnie powiecie mi, że za dużo oglądam programu takich rozrywkowych, ale na przykład jakbym wystąpił w programie Postaw na Milion albo Milionerzy, albo coś takiego, taka inna konkurencja, to jak byłoby pytanie gamingowe, na przykład na temat The Foresta, coś na temat gry, to na przykład opłaca się grać Kierkę, bo wtedy jesteśmy 100% pewni odpowiedzi. Tak jak właśnie na przykład ja teraz. No i kolejne alkohole. A to się wiąże z tym, że mogę jeszcze sobie zrobić kolejną bombę. A kolejna bomba się przyda na tego mutanta. I mamy katanę. Super. I mam też dyski kolejne. Tego już podnieść nie mogę. Tutaj coś jeszcze mam, ale jak tutaj już jestem, to ja też sobie to wszystko pozbieram. Pepsi, nie wiem, wybiję sobie troszeczkę tego, bo tego tutaj mam też dużo. Pamiętam bardzo dobrze, że tutaj były Pepsi. I teraz sobie tutaj tego wejdziemy. Bo tutaj też jest ciekawa miejscówka. Dokładnie tak jak myślałem. Dobrze. To teraz zabieramy tak. Ulepszona cheetah, ulepszony patyk, współczesna siekiera. Ulepszona cheetah i tu mam właśnie mały problem, ale chyba to tak zrobię. Pod jedynką mam katanę, pod dwójką mam pochodnię, która będzie mi raczej niepotrzebna. Jedynka tak, dwójka tak, trójka blokada, czwórka cheetah. Chociaż pod czwórką bym mógł mieć łuk, ale póki co wstrzymnę się z tą decyzją i będę chodził aktualnie tak jak teraz mam. Czyli co, tutaj mam wszystko pozbierane, rozumiem, tak czy nie? Prawdopodobnie tak i się z tego bardzo cieszę. Mutancie, item po ciebie, szykuj się na rzeźnię. Zrobiłem sobie przerwę w podróży i tak właśnie widzę, że mam dużo królików upolowane. A to się wiąże z tym, że mogę zrobić sobie kołczan na więcej strzał. Tylko jeszcze nie mogę zrobić sobie jakby więcej
Torpa na te? Jak się robiło torpę na patyki? Chociaż patyków nie mam, ale jakoś to się robiło. I wiesz, że to się robiło jakoś z patyków. Torpa na kamienie, cheaty, patyki. Tak jak myślałem. Potrzebuję królika. Te króliki mnie prześladują normalnie. Dobrze, to co? Zobaczymy, czy uda mi się stoczyć walkę z tym półgłówkiem, co on tutaj jest. Chodź tutaj, wariacie. No, chodź tutaj, chodź tutaj. Weź mi tutaj tego nie przychodź, bo jak ja tutaj się przestraszę, to będzie po mnie prawdopodobnie. Próbujemy pompą ciebie potraktować, chociaż nie wiem, gdzie ty jesteś. Wybuchnij teraz! Ja pier... No chodź tu, chodź, come on. Zginiesz marnie. Ajajaj, dostałem. Teraz dostałem. Czekaj, Zanek. Teraz zginiesz. Bang! Ładnie. Szkoda, że rozwaliło ciebie na kilka kawałeczków, bo nie pozbieram sobie od ciebie ochrony, ale... Ta przeszedł, cię pokonałem. Teraz wy. Ładnie cię pokonałem, bardzo pięknie to było. Czyli kolejny kanibal z głowy. Okej. Itemki różne zbieramy również. Odnaleziony kolejny pasażer. Dużo ich tutaj odnajduje, widzę. Zobaczmy sobie w książce, jak to tutaj wszystko stoi z statystykami. Szczerze mówiąc, nie jest aż tak źle. Zdrowie 90%, energia jest git. No właśnie, zdrowie, bo mnie tutaj ubił troszeczkę ten mutant. Waka, no to ładnie. Sprawność fizyczna, siła, zdrowie psychiczne 97%. Komfort, przyszyte tyni 13%. Ukrycie trochę jest, pancerz z ociepleniem to muszę jeszcze o to sobie zawalczyć. Zjemy sobie leki. Patronika jakiegoś. I myślę, że możemy iść dalej. W tym kierunku przed siebie. Tutaj coś mamy, kolejne rzeczy. O, ile walizek mamy w jednym miejscu. Ciekawe. No, ale piłeczki są mi tutaj niepotrzebne. No, halo panowie. Dziękuję. Okejka, dziękuję bardzo. A tutaj co my mamy? Co to jest? A, piłeczka. A czy tutaj my mamy... Aha, to jest, to było obejście... Aha, 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 dobrze, bo ja tędy wróciłem. Aha, to jest obejście w kółko. Spoczko. Dobrze, bo ja się teraz zastanawiałem, o co tutaj chodzi. Dobra, to ja mogę iść teraz cały czas do przodu. I raczej tutaj już nic nie pominę. O, patyki. A ja właśnie patyki szukałem. Będę musiał wrócić się do tego namiotu, co postawiłem u góry, aby zniszczyć tą konstrukcję, bo on będzie mi raczej niepotrzebny. Dlatego spanikowałem z tego powodu, aby się przespać, a jak widzicie, to właśnie wszedłem sobie do jaskini. No nie, i się właśnie umyłem. O, akwalium mi się automatycznie założył. Super, że tak to działa. Kolejne rzeczy. Tu nic nie ma. Jak ping-pong. Jak piłeczka pampingowa. Odnaleziono kolejnego pasażera. Pepsi też odnaleziono. Czy tutaj coś jeszcze znajdę ciekawego?
Bo jak już idziemy, to idziemy. Aby nic mi na ryjca mi nie wyskoczyło tego, bo nie będę z tego za bardzo zadowolony. Czy ja wróciłem naokoło? Co to w ogóle są tutaj za rzeczy? Puste, nic nie ma. A myślałem, że coś mnie tutaj zaskoczy, bo coś na mnie tutaj czeka. Kolejne skrzynie, to wiadomo. Zbierajmy sobie to. No dzisiaj tak raczej widzowie eksplorujemy sobie kolejną jaskinię, jak widzicie. Nie ma budowania nudnego. Kolejne Pepsi. Nie mogę i tak tylko pozbierać. A tutaj dalej co my mamy? Wyjście? Poproszę mi tutaj zapalić latarnię. O kurka. Kolejne wejście jakieś mamy. A tutaj co mamy? Ja tam za chwilę zobaczę. Mamy dość czasu. I wejdę sobie tutaj. Mam nadzieję, że żadne gówno mi tutaj nie wyskoczy mi na twarz. Bo nie będę sobie tylko zadowolony. Tak sobie zerkam jeszcze na podgląd. Drugi monitor, czy mi się wszystko ładnie nagrywa jak powinno. I wszystko jest dobrze. O, no proszę bardzo. Dodano nową pozycję do wykonania. A co to jest za pozycja do wykonania? Pokaż mi ten zeszycik, bo teraz ja już się pomalutku gubię. Tylko teraz gdzie to było? Do zrobienia. Znajdź zaginionych pasażerów samolotu. W sumie nie wiem, czy tutaj coś się zmieniło, czy nie. Ale dobra. Jestem w jaskini, w której mnie też prędzej nie było. Tu się chyba wychodzi, a po nie? Nie wiem teraz. Dobra, ja tutaj wrócę i idę zobaczyć te tamtej miejscówki z tym płotem, co to było. Rozwalę sobie szybciutko ten płot i tutaj wrócę. Bo nie chciałbym przegapić tam jakiejś rzeczy, skoro tam będzie nasza jaskinia. A to długo nie zajmie. Dobra, już jestem tutaj na tym skręcie. Tak jak myślałem. Krzyż i bym o nim zapomniał. Czy tutaj są szmatki, czy mi się wydaje? Dobrze, chowaj już to. O, słyszę tam chyba pana jednego. Dobra, daj tą katanę. Tu nic nie ma. Był zdziwiony, jakby mi tak nagle z tego płotu tak wyskoczył. Zjem sobie patona i Pepsi wypiję, bo skoro już to mam, to będę to używał. Tu nic nie ma. Dzień dobry. Czy ktoś jest tutaj w domu? Czy nikogo w domu nie ma? Póki co wychodzi na to, że nie ma. O nie. Siema. O, żurde jeża! Ja pier... papier. Teraz żeście mnie tutaj zaskoczyli. Czy ja jestem w stanie... podpalić to? Tak. Ale ile strzał, tego nie wiem. Dobra, podpalamy. Coś blisko, wariacie. Nie tak bliski jak ja. Do zniszczenia ciebie. No szkurka. Podpalaj to. Co jest grane? No co jest grane? Halo. Teraz.
No co jest grane, ej? Zbugował się ten łuk? No patrzcie, no zbugował się. No cóż. Ja mam lepszy pomysł. Aj, 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 ale dostałem wczoraj. Pal się, knojku, pal się. Pal się, knojku, dawaj, dawaj. Dawaj katanę. Kończymy go kataną. Aj, aj, aj. Stamina, stamina. Zaatakujemy za chwilę. Ajajaj, nie mogę się mu dać uderzyć. Stamina, ładuj się szybko. Teraz. Ajajaj. Ajajajajaj. I mnie rozłożył. Ajajaj. No nieźle, co dopiero mnie zniszczył mnie ten mutant. To jest ten jaskiniowy. Co? Dwa pająki i grubas? Ja stąd spieprzam jak najszybciej. Nara. Powiedz, czy oni jeszcze będą mnie teraz gonić. Oby nie. Nadchodzi po malutku wieczór, a ja wróciłem na bazę. Odnowiłem sobie życie. Zapisałem sobie grę. I tak krótko, już na koniec tego odcinka, wam powiem widzowie, że dobrze, że ten namiot, co tam zbudowałem, to go po prostu go nie zburzyłem. Nie usunąłem projektu. Ale zbudować go mogłem, bo i tak bym miał znacznik domku. Bo ja chodziłem w kółko, bo byłem tam i byłem tam. I robiłem ciągle pętle i nie mogłem znaleźć tego miejsca do katany. Ogólnie to w kolejnych odcinkach pójdziemy sobie w tamtym kierunku, bo wiem, że tam są jak kolejne jaskinie i kolejne rzeczy to pistoletu, a potem zabawek. I jeszcze musimy dużo jaskiń zwiedzić jeszcze w te foreście. Czeka nas jeszcze dużo przygody i miejmy nadzieję, że zdążę przed premierą części drugiej tej gry. A w tym odcinku to będzie na wszystko i widzimy się już niedługo, ale muszę wam powiedzieć, zanim jeszcze skończymy ten odcinek, że teraz jak zabiłem tych mutantów w jaskini, no to oni będą mnie tutaj nawiedzać i teraz najlepszym sposobem będzie, aby zbudować po prostu sobie pułapki. Ta pułapka to przyda się, no też na kanibali. Wszystkie pułapki się przydadzą teraz. Więc będę musiał pomyśleć nad rozstawieniem pułapek. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli odcinek się wam spodobał, zostawcie kciuka w górę i widzimy się już niedługo w trzecim odcinku z gry The Forest. Cześć!